podstawowe pytanie właśnie, co nie zagrało w tym pojedynku twoim zdaniem? Bo nie widzę jakichś takich wielkich emocji, na pewno jesteś zawiedziony, ale nie widzę tych emocji, więc być może byłeś już w stanie jakoś tam przeanalizować chociaż trochę i przetrawić to. Witam wszystkich. Powiem tyle, że nie czuję się przegranym w tej walce. Mało brakowało. I tak jak mówiłem przed walką, ja nic nie straciłem, że przegrałem, tylko zyskałem. Co decydowało o tym, że jakby nie mogłeś się otworzyć w tym pojedynku, bo nie było takich jakichś zrywów wielkich, jakichś takich wielkich ciosów, tak naprawdę ten pojedynek był taki taktyczny po obu stronach? No jak dobrze wiecie, nie jestem jakiś bardzo dobry kondycyjnie, więc nie chciałem po prostu wlecieć z serią jakąś, a potem już nie wytrzymać do końca rundy, więc wolałem sobie siły rozłożyć na wszystkie rundy. Michał dużo mówił o tym, że właśnie o tych różnicach pomiędzy MMA a kickboxingiem właśnie i to był twój drugi pojedynek, ale w dużym odstępie czasowym, taki kickboxerski stricte, więc no można powiedzieć, że jakby robisz to od nowa zawodowo, że tak powiem, tak? Więc co dostrzegasz, jakiego rodzaju różnice, być może właśnie co zawiodło? Znaczy jakiejś dużej różnicy nie ma, po prostu nie ma obaleń, a tak jak mówiłem, miałem dużo walk bokserskich, a to jest bardzo bliska dyscyplina, jedynie kopnięcia to są, więc dla mnie to normalne było. Tak nawiązując jeszcze do tematu kondycji, Denis, czy czułeś wysoką temperaturę dzisiaj na hali, bo praktycznie wszyscy zawodnicy, z którymi tutaj rozmawiamy, narzekają na to, że było gorąco. Jak ty to widziałeś, jak ty to czułeś? Od kiedy weszłem na tą halę, to od samego początku zacząłem się topić, nie? Leciało ze mnie, jakbym robił trening, no ale... Jestem sam zaskoczony, że wytrzymałem wszystkie rundy, bardzo się cieszę z tego i mam obiecaną jeszcze walkę w tej federacji, więc na pewno mnie jeszcze tu zobaczycie. Widzieliśmy Cię wcześniej w trochę niższych kategoriach wagowych, teraz byłeś też dużo cięższy od Michała i też zbijałeś dość dużo do tej walki. Powiedz mi, skąd ta kategoria, no bo jednak no, jest trochę tej nadwagi, tak? Powiedz mi, czy ty planujesz wracać jeszcze do tych kategorii troszkę niższych? Jak się na to zapatrujesz w ogóle? Więc powiem szczerze, że sprawa wygląda tak, że musiałem brać pewne lekarstwa, dlatego też tak się ulałem trochę. Powiem tyle, że jestem już zdrowy, że spadam z wagi, już mi tam spadło. Ważyłem tak szczerze po świętach 142 kg. Już mam 131 i daję sobie tydzień przerwy, może wracam do treningów. Niestety nie będę mógł tam jakichś bardzo wysiłkowych, bo 6 czerwca mam operację, nie powiem na co, ale czekają mnie też rehabilitacje, więc będę ino zasuwał cardio. Czy jest jeszcze szansa w takim razie na walkę w tym roku, jak to widzisz? Lekarz mi powiedział, że bardzo możliwe, że w październiku będę już miał zdrową tą rękę. Więc myślę grudzień, najpóźniej styczeń. Na tych plecach w tej kategorii ciężkiej, czy planujesz raczej tą półciężką? Jak to wygląda? Nie, planuję zostać w ciężkiej, ale schudnąć i ważyć 110. A powiedz, bo widzę, że masz dwójki nie masz w uzębieniu, to jest wypadła ci podczas tego pojedynku, czy już tak nie masz? Nie, ogólnie te jedynki nie mam już od kilku lat. Przepraszam. Jedynki nie mam już od kilku lat. Najlepsze jest to, że wybiłem sobie ją robiąc parter, no i po prostu za dużo razy była wybijana, że już nie opłacało się wstawiać i mam wstawkę, którą wyciągam zawsze na treningi i na walki. Denis, powiedz, bo mówisz, że w DSF-ie czeka cię jeszcze jedna walka, ostatnia walka, którą toczyłeś była w formule MMA. Powiedz, czy niezależnie od wyniku tej kolejnej walki dla DSF zamierzasz występować w formule K1, czy raczej to jest tylko epizod i będziesz kontynuował karierę jako zawodnik MMA? Znaczy, tak jak powiedziałem, zawsze się skupiałem na MMA, ale będę teraz to próbował mieszać. Mam obiecaną tu walkę i w różnych federacjach MMA też do mnie dzwonili. Ogólnie w tym miesiącu miałem już 5 propozycji walk. Na twoich plecach zauważyłem takie hasło chyba Bytom też potrafi osiągnąć coś takiego. Bytom stać na sukces. Stać na sukces właśnie. To jest jakieś hasło, jakby promujesz miasto Bytom, czy to jest jakieś, nie wiem... inny sposób, jakiejś motywacji, może coś chciałeś przekazać, jaką wiadomość? Czy... Nie, po prostu tam dogadałem się z wiceprezydentem Bytomia. Poprosił mnie, czy mógłbym taki napis sobie dać na plecach i oczywiście się zgodziłem. Dziękuję bardzo. Mógłbym jeszcze pozdrowić? Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich sponsorów charakternych, Taxi Rabat, Restauracja Grota i wszystkich, których ominąłem, przepraszam. Pozdrawiam trenera Kostkę, który mnie przygotował, Grzegorza Skibnewskiego, czyli cały Fight Club Bytom, Paco Katowice, moją rodzinę, moją kobietę i tym, którzy we mnie nie wierzyli, chuj wam w dupę.